Siema, siema, z tej strony Venom, witam was bardzo serdecznie, mam dla was takie info z kategorii ciekawostki i informacje oczywiście dotyczące SnowRunnera, no nie każdy może o tym wiedzieć, wiem na pewno, że nie wszyscy o tym wiedzą, bo znam nawet yy, osoby, które się dowiedziały o tym dzięki mnie. A mianowicie jest to opcja taka, że można dostać tutaj dwie ciężaróweczki na Steamie za darmo. No i oczywiście jak to robimy? Wchodzimy na Steam. Yy, wiadomo, wpisujemy Snow Runner samo. I nie zatwierdzamy tutaj żadnej opcji, tylko bierzemy wyszukaj. No i wysk wyskakuje nam cała lista oczywiście z SnowRunnera, Snowrunnera wszystkie sezony, dodatki, dualpacki, jakieś różne ciężarów ciężarówki, które są do dokupienia za kasę. I jest tutaj taki DLC, który się nazywa Universary DLC i to jest jak widać na Steamie bezpłatna opcja. i wchodzimy oczywiście w tą opcję pod warunkiem, że już jest zainstalowany SnowRunner. Yy, zjeżdżamy na dół, to jest tak jakby, nie wiem, przynajmniej u mnie tak było, że to, to jakby już jest pobrane z grą, wiadomo. Bo ciężarówki się albo odblokowuje, albo się dokupuje za pieniądze. One tak w rzeczywistości na pewno są już yy, pobrane. Nie wiem czemu to jest taka opcja. I jeśli wybierzemy yy, opcję pobierz, to ja już mam oczywiście włączoną tą grę, to wciskając opcję pobierz uruchamia nam się gra. Od razu. Tak jakby z tego skrótu. I wtedy wchodzimy oczywiście tam w single player czy w kooperację, nie wiadomo że jak tam gramy, odpalamy sobie grę, wchodzimy w magazyn ciężarówek i od razu na pierwszych dwóch slotach pojawiają się te ciężarówki. I jest to oczywiście International HX520 taka ciężaróweczka i Caterpillar CT681. I one są oczywiście, tak jak wspominałem już wcześniej, za darmo i nie ma oczywiście tutaj żadnych opcji do odblokowania w nich. Wszystko jest dostępne od razu, także możecie sobie zamontować najlepszy silnik oczywiście. Jest skrzynia terenowa, bez problemu dostępna z zawieszeniem, no to jest standardowe. Oczywiście opony ma wszystkie dostępne, ta ciężarówka, także to jest wszystko spoko. Ma błotne i z łańcuchami, to jest najważniejsze. Blokada dyferencjału Tutaj jest też w tej ciężarówce i AWD napęd. Także to nie jest jakiś najlepszy wiadomo sprzęt dostępny w tej grze, ale to nie są ciężarówki naprawdę bardzo słabe. Będę je oczywiście omawiał w swoim na kanale w swoim poradniku Snowrunner. No i wiadomo, wszystkie dodatki, jakie tutaj są dostępne, to też będę omawiał w tym odcinku. I to samo się tyczy tej drugiej ciężarówki, czyli Caterpillara. Tutaj też jest oczywiście najmocniejszy silnik dostępny od razu, nie trzeba nie zablokować. Skrzynia biegów, tak samo że jest terenowa dostępna i wszystkie pozostałe inne. Zawieszenia też nie ma podwyższonego, opony ma z łańcuchami terenowe, błotych nie ma, ale terenowe są, także tutaj no, w, w tragedii nie będzie, ale no tak jak wspominałem, to nie są najlepsze ciężarówki pod względem e, tego, jak sobie radzą w terenie. No i oczywiście tamta ma też 280 litrów, tam ma 260 litrów bak, także to też nie jest rewelacja, ale no, że jak to mówią za darmo, to i ocet słodki. E, blokada dyferencjału jest i napęd AWD też jest dostępny. Najwiadomo dodatki, które też będę omawiał w poradniku SnowRunner. Yy, także tak tu sprawa wygląda. Mam nadzieję, że komuś pomogę, ktoś mógł nie wiedzieć, ktoś mógł to przeoczyć, ktoś mógł dopiero zaczynać tą grę, także, yy, w... Info jest warte uwagi, można sobie pośmigać z nimi już od samego początku. Jeśli komuś pomogłem, to dajcie łapkę w górę, podzielcie się komentarzem, czy używacie tych ciężarówek, czy jak wam e, się spisują, czy są dla do was dobre, czy nie. No i oczywiście zostawcie dla mnie subskrypcję, co pomoże rozwijać mój kanał. A ja zapraszam was do oglądania innych materiałów. No i trzymajcie się, cześć!